Розпочинається перша частина літургії Великої П'ятниці – літургія Слова. В першому читанні пророк Ісая заповідає благословенні плоди муки і смерті Месії, на якого Бог поклав гріхи усього людства. Ото ще повідже моєму слузе, вибієши, вивищи і бардзо вирощі. Як вірю осупяло на його відок, так нелюдсько зостав ушпецоне. Jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Czytania z Posłania do Jewrajów. Маючи великого первосвященника, який пройшов небеса, Ісуса, Божого Сина, тримаймося визнання, адже маємо не такого первосвященника, який не може співчувати нашим слабкостям, але який, подібно до нас, був випробуваний у всьому. Для нас Христос став ще послушним аж до смерті крижовой. Для того Бог вивищив понад всього і дарував йому понад всяке ім'я. Хвала тобі, Боже. По вечері Ісус вийшов з учнями своїми за потоп Цедрон. Był tam ogród, do którego wszedł on i jego uczniowie. Także i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie jego często się tam gromadzili. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do niego: Kogo szukacie? Odpowiedzieli: Jezusa z Nazaretu. Rzekł do nich Jezus: Ja jestem. Również i Judasz, który go wydał, stał między nimi. Skoro więc Jezus rzekł do nich: Ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Trwamy w liturgii, która rozpoczęła się wczoraj, dlatego dziś, na początku tego naszego zgromadzenia, nie rozpoczęliśmy znakiem krzyża i nie zakończymy znakiem krzyża, bo jak wiemy, ta liturgia trwa cały czas. Mimo iż krzyż tak mocno wypełnia tę dzisiejszą liturgię. Krzyż, który z jednej strony przypomina nam o tym, że każdy z nas musi się mierzyć z cierpieniem. W każdym z nas jest lęk przed odrzuceniem i każdy z nas będzie musiał zmierzyć się ze śmiercią. A z drugiej strony krzyż, który przypomina każdemu i każdej z nas, że wierzymy w Boga, który jest wspólnotą Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wspólnotą, do której nieustannie, w każdej chwili naszego życia, do której jesteśmy zapraszani. Bóg, który jest miłością, nieustannie posyła swojego Ducha do Twojego wnętrza i przyciąga Cię do swojej miłości, aby w każdej chwili Twojego życia mogło towarzyszyć Tobie przeświadczenie o tym, że z miłości jesteś powołany, że z miłości jesteś powoływany w każdej chwili Twojego życia. Módlmy się najmilsi za święty Kościół Boży. Niech nasz Bóg i Pan obdarzy go pokojem i jednością i strzeże go na cały dzień. A nam pozwoli wieść życie ciche i spokojne na chwałę Boga Ojca.
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w Chrystusie objawiłeś swoją chwałę wszystkim narodom. Strzeż dzieła Twego miłosierdzia. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Błogosławieni, którzy zostali
zostali wezwani na Jego ucztę. Amen. Jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia i spraw, abyśmy przez udział w tym misterium żyli zawsze dla Ciebie, przez Chrystusa Pana naszego. Mogli mówić ze wszystkimi świętymi, jak wielka jest Twoja miłość.